Nadchodzę. To moja codzienna trasa. Mogę ją przejść z zamkniętymi oczami. Czasem nie mogę. Muszę zapalić światło, otworzyć oczy. Klatka mojej wyobraźni podsuwa obrazy z horrorów. Ale to ograniczona liczba kombinacji. Klatka mojej wyobraźni czasem sama wyłącza prąd i wtedy muszę siebie włączyć. Oświecić codzienną trasę. Przekroczyć wyobraźnię. Trudne to i straszne, ale nie ma niczego fajniejszego. Mogę w klatce otworzyć okna albo drzwi. Sprawić, żeby miała elastyczne ścianki jak błona komórkowa. Rozpuścić granice, zagęścić powietrze. Mogę stworzyć tęczową bańkę, powiększyć ją, zmniejszyć, zamienić w bozon Higgsa. Wykreować międzygalaktyczny klatkolot. Lub w ogóle wypstryknąć moją klatkę z ram. Bawić się. Bawić wyobraźnią. Znam jednak klatki bez okien, z zareglowanymi drzwiami, w bezruchu. Kwadratowe, przycięte równo, takie same jak inne. Twarde, jak kamienie, niewzruszone i nieme. A w środku podobno człowiek. Miękki, żywy, czujący, słodki jak żurawina. Nadchodzę. A człowiek w takiej klatce nawet tego nie zauważy. Nie wiem, co tam robi, może po prostu adoruje klatkę. Nadchodzę. Ale bez klatki, wypstryknęłam ją w kosmos z samego rana. No i on mnie nie zobaczy, bo jak? Klatka poglądów, klatka ignorancji, klatka wydarzeń, klatka filmowa, klatka dla chomika, klatka dla słowika, klatka piersiowa, klatka schodowa. No synteza klatek, punkt odniesienia. Schody w górę, schody w dół. Dzień dobry. Klatka poglądów, klatka przeglądów, klatka ignorancji, klatka wydarzeń, klatka filmowa, klatka dla chomika, klatka dla słowika, klatka piersiowa, klatka schodowa, schody w górę, schody w dół. Schody w górę, schody w dół.